Cześć, zapraszam Was na sklep motoretropresscapsule.pl, na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory. Bordowy polonez, polonez Borewicz biały, polonez Karo Plus, ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto Retro Press. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie, mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. No, elegancko lampy w środku odmalowane i zaraz pójdą klosze na to. Przywieźliśmy tego złoma na holu. Dobra, pierwsza rzecz, wypłuszenie. Takie coś, jeszcze tego nie widziałem w ogóle. Podobno też studio jakieś można tym wygłuszyć. I zaraz pokażemy jeszcze te żółte. To taka przymiarka. Tak to będzie wyglądało. Po szybie. Szablon z kartonu. Czyli jak robimy? Nie może iść pod szybie. Chyba, że chcesz wyciąć, bo tu przecież są nawiewy te. No i tak trzeba zrobić otwory na otwory. No właśnie. Tak. Tylko się zastanawiam, czy po prostu... A jak się naklejasz? No normalnie, trzeba tu aż do ten, do podszybia idzie. A, dobra. Nie, bo się... Tak, tak, masz tak. Takie uchwyty, no nie? No, no to i do tego się uchwyty. Zastanawiam, to dokąd... A poczekaj, bo tu musi się zgadzać. No dobra, to teraz na podstawie tego szablonu wycinanie. Tam. No dobra, tutaj mamy już przygotowane. Jestem bardzo ciekawy, Rafał, do czego są te żółte. No gdzie to? Na to się nakleja, czy po bokach? Tak. Po bokach. Na to. A, na to jeszcze, tak? Tutaj weź, pomóż mu, bo... Lepiej. Rafał, to jest światełko? Na razie jeszcze widzę. W ogóle będzie potrzebna? Kalifia? Może. I teraz celować wszystkim. Ej, poczekaj. Jeba nas suk. Czy kleiło się? Dobra, ja nie dotykam tego, bo nie wiem. To i na trytkę można. Nie planowałem inaczej. No. Jeszcze będzie trzeba zrobić dziurę na nawiewy, tak mi się wydaje. Nie, tam będzie cieplej. Mówisz? A, dobra, to są przewody. Coś mi tu kurwa nie pasuje, trochę do ciebie. No. Trzeba naciągnąć. Czekaj, bo tu jeszcze... Już się chyba trochę... O, dobra. O, no teraz idealnie będzie. A, kurwa, tu nie wyciąłem. Właśnie mi coś nie pasowało do końca. Dobra. A tu jest chyba trochę za wysoko. U siebie to najlepiej mi wychodziło. Najlepiej powycinałem. Dobra, żeby ją podgrzać, sukę. Pod takie miejsce, gdzie tego nie widać. To wtedy mi najlepiej wychodziło. To ona się tak zaraz ciągnąć? No tutaj będzie wyprostować. A, nie tak. Bo ona jest zgięta, bo tak była w pasę. Dobra, znaczy... Pokaż. Kurwa, dostanę zaraz jakiegoś pierdolca. To jest grubsza. No. O. A zaraz pokażę mi. I ta idzie
cieńsza, gdzie Rafał mówił? Jedna na górę, druga przy skrzyni. Dobra, zobaczymy zaraz. To jest kierowca. Dobra, teraz tutaj tak, ja wiem jak to nazwać, kratka na wiewu. Dolot? Czy dolot, no. Idziemy. Może. O! Stary jakoś. Dobra. Bartek, wciśniesz tą gumę tam. Gdzie mam jej wcisnąć, ty? Jak to się mówi? Co? A maślił? Co? Gdzie tą gumę wcisnąć? No, pod tą, no do dziury. Pod tą folię. Pod, do dziury. To Ruscy tak mówią. A maślił? To tak, no. Masz. No jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Śrubokrętem możesz pocisnąć, ale poważnie mówię, no. Dociśniesz może. Będzie robić. Nie. No. Już więcej nie mogę. Zamek. Trochę go oczyściłem, nie wiem czy nie będzie trzeba go naoliwić, ale bo był cały czarny, nie, ale go kurwa oczyściłem, te przynajmniej blachę widać, nie? Mhm. Pewnie trzeba będzie, no. Jak wszystko. Ale nie przykleja od razu, bo to trzeba ustawić dobrze. Nie, tu był. A nie, jest coś, tylko. Ja nie widzę, co to jest. Nie, no jakiś gwin. Czy coś. No dobra, będzie wystawał, bo. Dziura jest akurat. Otwórz, dziura na okno. Dobrze. Nie no, chociaż. Mhm. O, na przykład coś mi tu nie pasuje. O, dobra, jako tak pasuje. Dobra, słuchaj, a nie można jej lekko naciągnąć, żeby... Można. A, no to... Jako tak ostarczy. Jako tak. Gniatamy. O, się to kręci idealnie. Tu zagniatamy. A, tu zagniatamy. Zaciśnij ten ty. Nagram ciebie, no. Zaraz zęby pobijesz. Nie, w kurce też tak nie. To nie boli, jak się tak buta przywali? Nie no, co ty. A to nie było na WF-ie u was na skakance ćwiczenia? Nie wiem, ale ja chciałem się nauczyć jak bokser skakać. No, to oni jeszcze jakoś tak ręce krzyżują, jakoś tak. Tak, no. Bo oni... O, jakoś tak, no. Ale jeszcze mogą. Z nogi na nogę. Nie, w kurtce. Dobra, bo zaraz tragedia się stanie, bez zębów będziesz. Nie, mam taką inną skakankę, ona jest lepsza. Pokażę tą skakankę, teraz ja. Serio? Tak. To zaraz dojdzie do tragedii. Dobra, dobra, kamera włączona. Kurczę. Nie no, musisz dookoła przejść. Ledwie to przeszedłeś o tych na skakance, chcesz skakać? Tutaj na światło. O, kurde. O. Da się? Da się. Jak się ma siostrę, to się potrafi skakać na skakance. A w gumę grałeś? Nie. Nie. Ale wiesz, jak grało się w gumę. No wiem. No, no dobra, i tak wygląda wygłuszenie. A później będziemy się brać za następne rzeczy. No, fachowa robota. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, to ja...
No, a teraz przyjechaliśmy na kebaba. Dada kebab. A, takiego widoku to już dawno nie było. Proszę pana. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arcade'y, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTubie. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.